I z nami jest, jako się rzekło, Jadwiga Emilewicz, minister rozwoju. Dzień dobry, pani minister. Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry państwu. Jest pani dzisiaj gościem radia. Zrobiła pani zapasy żywnościowe? No nie mamy nadmiarowych stanów i zakupów, choć wczoraj wieczorem poszłam do sklepu głównie dlatego, żeby sprawdzić, co się dzieje, czy tak jak widzimy na zdjęciach w internecie, półki są puste. Akurat w tym sklepie, w którym byłam wczoraj na warszawskiej Sadybie, było więcej osób robiących zakupy, koszyki były bardziej wypełnione, ale półki były zaopatrzone, obsługa sklepu dostarczała towar. Ja sprawdziłam to wcześniej, też obdzwoniłam producentów żywności polskich. Przypomnijmy, produkcja żywności to jest nasza podstawowa gałąź gospodarcza. I wszyscy zapewnili mnie, że produkują na około 80% swoich mocy produkcyjnych. Mogą zwiększyć produkcję, jeżeli jest taka potrzeba. Zatem naprawdę apelujemy o umiar. Nie mamy dzisiaj potrzeby tłoczyć się w kasach. To nie jest najbezpieczniejsze miejsce. Jedzenia naprawdę nie zabraknie. Prosimy o roztropne zachowania. Prosimy też przede wszystkim, i tutaj jeśli mogę korzystać z państwa gościnności, rozejrzyjmy się dookoła. Jeśli mamy starszych sąsiadów, zróbmy im zakupy, aby oni nie musieli dzisiaj wychodzić z domów. Ale może jest tak, że po prostu ludzie nie wierzą w to, że wojewoda i jego służby zadbaliby o nas wtedy, kiedy będziemy poddani kwarantannie, że po prostu nie będzie miał kto nam dostarczyć tego jedzenia, w związku z tym robimy zapasy. Wczoraj na naszym zespole zarządzania kryzysowego dokładnie rozmawialiśmy o obsłudze tych osób, które są poddane kwarantannie. Te osoby dzisiaj są służby specjalne, które sprawdzają, jak wygląda kwarantanna, bo to też jest ważne, abyśmy nie bagatelizowali. Jeżeli jesteśmy na kwarantannie, to po prostu powinniśmy być odizolowani. To nie jest czas na zakupy, to nie jest czas na kino i na spotykanie się ze znajomymi. I także będą zaangażowane i Wojska Obrony Terytorialnej, służby i straże i pomoc społeczna do tego, aby zakupy osobom znajdującym się w kwarantannie dostarczać. No dobrze, to w takim razie załóżmy, że zostałam poddana kwarantannie, mieszkam sama i no nie mam zapasów. No nie zrobiłam. No po prostu zostało mi tylko jedzenie na jeden dzień. To co powinnam wtedy zrobić? No, po pierwsze, już dzisiaj w opiekę i w kontrolę osób, które są na kwarantannie, zaangażowane są służby podległe ministrowi spraw wewnętrznych i administracji. Ale co ja powinnam zrobić? Wystarczy zgłosić albo do inspektoratu sanitarnego w pierwszej kolejności, że jest pani w takim stanie i wówczas inspektorat sanitarny kontaktuje się z odpowiednimi służbami, strażami, w tym przypadku z pomocą społeczną na terenie pani gminy i pomoc społeczna zaopatruje panią w zakupy. Naprawdę ten system działa. A dlaczego sklepy wielkopowierzchniowe nie zostały zamknięte, centra handlowe? Przecież tam przebywa bardzo dużo ludzi, a cały czas słyszymy, że mamy unikać właśnie takich dużych skupisk, że to jest sprzyja właśnie zakażaniu, roznoszeniu wirusa, że zwłaszcza osoby starsze powinny, to już w ogóle nie powinny się pojawiać. No to w takim razie dlaczego centra handlowe nie zostały zamknięte? Pani redaktor, reagujemy i dostarczamy mechanizmów, instrumentów adekwatnych do danej sytuacji. W tej chwili najważniejszym i takim krokiem zdecydowanym, który wykonaliśmy, było zamknięcie szkół. To jest zaprzestanie przemieszczania się kilkaset tysięcy osób. Dodatkowo jeszcze, jak doliczymy do tego rodziców, którzy zostają w domach z dziećmi, zatrzymujemy około 6 milionów pracowników w domach w ten sposób. To jest ten pierwszy bardzo radykalny krok. Jeżeli chodzi o sklepy wielkopowierzchniowe, tak, nie rekomendujemy dzisiaj tego, abyśmy w nadmierny sposób z nich korzystali. Jeśli korzystamy, to korzystajmy naprawdę z umiarem. Nie zamykamy ich, dlatego że nie ma dzisiaj jeszcze takiej potrzeby. To byłoby nieadekwatne. No co by się musiało wydarzyć, żeby duże centra handlowe były zamknięte? Dzisiaj nie ma takiej potrzeby. Ale co musiałoby się wydarzyć? Koordynuję i monitoruję całość wszystkich naszych aktywności. Przede wszystkim rekomendacje wydaje minister zdrowia oraz główny inspektor sanitarny, a poszczególne kroki są podejmowane przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, a o wszystkim decyduje na koniec pan premier Morawiecki. Dzisiaj nie ma takiej potrzeby. Dzisiaj prosimy także, dlatego że pamiętajmy, walka z koronawirusem to także walka z naszymi, czy też powstrzymanie naszych codziennych nawyków. Te nie są regulowane. Tak jak mówimy dzisiaj, nie witajmy się, zachowujmy większy dystans między sobą. Tam, gdzie to możliwe, rekomendujemy pracę zdalną, która jest dzisiaj możliwa w sposób bardzo szybki. Kto może, to pewnie będzie pracował. A czy zamykane będą? Zachowania, które dzisiaj rekomendujemy. A czy będą zamykane restauracje, bary, fast foody? Takiej potrzeby dzisiaj w Polsce nie ma, abyśmy zamykali tego typu miejsca, biorąc pod uwagę ilość przypadków i sposób rozprzestrzeniania się.
Chociaż tak jak mówimy, rekomendujemy, to nie jest czas na spotykanie się, nie traktujmy kwarantanny, nie traktujmy tej przerwy w zajęciach szkolnych jako czasu do spędzania, do tego, aby spędzać czas towarzysko w kinach czy w teatrach, tylko jako czas naprawdę zostańmy w domach. Jeśli sytuacja się pogorszy, dlatego że WHO, czyli Światowa Organizacja Zdrowia, ogłosiła pandemię. I wczoraj zarekomendowało ostrzejsze środki. Ekspert do spraw sytuacji nadzwyczajnych powiedział wprost. Gwarantuję państwu, że inne kraje będą wkrótce w podobnej sytuacji jak Włochy i Iran. Tam jest naprawdę bardzo źle. Dlatego pytam, czy już nie teraz nie należałoby podjąć bardziej restrykcyjne działania? Ja myślę, że my podjęliśmy, bo przypomnijmy, my podjęliśmy działania, których nie podjęły inne państwa członkowskie. Kiedy rozmawialiśmy i dyskutowaliśmy na temat tego, czy zamknięcie szkół w całym kraju, czy w powiatach i w gminach, w których pojawiają się przypadki, odpowiedź głównego inspektora i pana ministra Szumowskiego była jedna. Możemy to zrobić dzisiaj, nie robią tego inne państwa, w których jest więcej przypadków, dlatego że tam jest już za późno. My podejmujemy działania, my wyprzedzamy inne państwa członkowskie Unii Europejskiej o około 2 tygodnie. Tak też miało i tak dobrze jest oceniane w tej chwili również przywrócenie pełnej kontroli na wszystkich przejściach granicznych. Także my wirusa, walkę z tym wirusem wyprzedzamy o około 2 tygodnie, więc naprawdę wraz z tymi działaniami, które podejmuje państwo, podejmuje administracja, prosimy także o współpracę wszystkich obywateli, o to, żebyśmy się powstrzymali, tak jak mówię, od tych zachowań, które no właśnie od wychodzenia do miejsc publicznych. No tak, mamy jednak zostać w domu po prostu. Zaprzestać spotykania się również ze znajomymi, po prostu na ten czas trzeba sobie nałożyć pewne ograniczenia. Tak, i myślę, że to jest takie działanie zdroworozsądkowe, o które apelujemy naprawdę do wszystkich nas, bo w ten sposób szybciej przejdziemy ten czas do Polski bez wirusa, bo też naprawdę ten czas bez koronawirusa naprawdę nadejdzie i ja mam nadzieję, nadejdzie szybko. Kiedy może być taki maksymalny atak koronawirusa? Zrobiliście jakieś symulacje? No musicie mieć. Pan minister Szumowski, że te 2 tygodnie najbliższe to będą takie krytyczne, to znaczy one są dlatego ważne, dlatego te działania związane... Czyli w ciągu tych 2 tygodni będzie ten największy przyrost zachorowań? Mamy już 44 na ten moment. Biorąc pod uwagę dynamikę wzrostu, no to najpewniej te 2 tygodnie najbliższe będą tymi, gdzie tych przypadków pojawi się coraz więcej. Ale też przypominamy, prawda, koronawirus według wszystkich badań, według wszystkich ekspertyz, Instytut Hoovera, który prowadzi stały monitoring, ona jest najbardziej niebezpieczna dla osób starszych, dla osób po 60 roku życia i też dla osób, które są w słabszym stanie zdrowia. Młodsi, mają na przykład choroby układu krążenia, nadciśnienie, cukrzyca, układ oddechowy, tak. A ministrowie poddali się badaniu na obecność koronawirusa? Nie byliśmy przebadani. No wiemy, są procedury jasne. Ci, którzy poddają się, ci, którzy mieli kontakt bądź w sąsiedztwie, których takie przypadki się pojawiły. Słyszeliśmy wczoraj na konferencji w ubiegłym tygodniu na Giełdzie Papierów Wartościowych, która się odbyła. Była jedna osoba, u której stwierdzono, która ma stwierdzone, zdiagnozowane pozytywnie obecność koronawirusa. Tam było 2 wiceministrów, oni od wczoraj są w kwarantannie i są poddani badaniom. A co by pani zalecała obywatelom? Powinni uczestniczyć we mszach świętych? No tak jak w każdym przypadku, spod miejsca, gdzie jest dużo osób, gdzie się spotyka wiele osób, no to nie są te miejsca, gdzie dzisiaj powinniśmy spędzać czas. Czyli pewnie odradza pani? Pewnie osobom starszym, które i tak zresztą starszym, słabszym, dzisiaj nie rekomendowałabym w ogóle wychodzenia z domu. Wiemy o tym, że te starsze osoby spędzają czas często na mszach świętych przy odbiornikach radiowych czy telewizyjnych i myślę, że to jest miejsce, gdzie można się modlić w skupieniu, natomiast no, dla wszystkich pozostałych, no to to pozostaje, pozostawiam ocenie. Wszędzie tam, gdzie jest dużo osób stojących blisko siebie, to dzisiaj nie jest miejsce, gdzie warto bywać. No sprzyja zakażeniu, a pani będzie uczestniczyć w mszy? No w ostatnią niedzielę byłam we mszy świętej, uczestniczyłam, zresztą są wprowadzane w tych kościołach, też są miejsca z wodą święconą, są usuwane z kościołów, księża, ojcowie rekomendują, aby nie podawać sobie znaku pokoju i komunia święta wydawana jest na rękę, także też czyli pani się nie obawia osobiście, tak? Kościoły się też dostosowują. Dostosowują się? No nie wiem, no jednak we Włoszech podjęto decyzję, że do 3 kwietnia nie będą odprawiane msze.
i nie będą również chrzczone dzieci, no właśnie ze względu na bezpieczeństwo. No, a Kościół katolicki u nas w kraju nie chce podjąć takich radykalnych decyzji. No, ale to ja myślę, że Kościół katolicki też w tej chwili, by tam hierarchowie pracują i zastanawiają się nad tym. Ja tak jak mówię, obywatelom rekomenduję, zwłaszcza osobom starszym, dzisiaj uczestniczmy w nabożeństwach w mszach świętych za pomocą internetu, telewizji. Na odległość. Dobrze, to tutaj stawiamy trzy kropek, ale pani minister, oczywiście minister rozwoju Jadwiga Emilewicz z nami zostaje i porozmawiamy w części internetowej również o testach, ale również o tym, co ma się wydarzyć w przyszłym tygodniu, czyli ujrzymy już szczegóły tej ustawy osłonowej przygotowanej dla przedsiębiorców, którzy mogą ucierpieć wskutek recesji, która będzie. Jesteśmy na Facebooku i na Radio Z.pl. Beata Lubecka, zapraszam. No właśnie, dlaczego my nie zostawiamy na profilaktykę, panie minister? Ale to najpierw muszę się odnieść do tej recesji, której, no, pani redaktor, no to jest bardzo śmiała teza, którą pani postawiła. A nie? Jeśli my dzisiaj mówimy szacunki na najbliższe miesiące, mówimy o spadku tempa wzrostu PKB od 0,5 do 1,3 punktu procentowego, to dalej jesteśmy na poziomie około 2% wzrostu, więc to daleko jesteśmy od słowa recesja i kryzys, więc tutaj zdecydowanie naprawdę ja studiuję widziłabym te emocje, które już dzisiaj wieszczą kryzys. Także naprawdę jesteśmy jeszcze po bezpiecznej... Ale to wieszczą eksperci. No ja tutaj nie czuję się absolutnie nie w ten sposób. Ja słucham ekspertów tak, że robimy analizy u nas, Departament Analiz Gospodarczych, Polski Instytut Ekonomiczny, ale także badaniownie i międzynarodowe. Dzisiaj naprawdę nie mówimy. Mówimy o spadkach, tak jak mówimy, około 1-1,5%, ale to jeszcze nie jest. My jesteśmy daleko od pojęcia kryzys czy recesja, także to zdecydowanie nie. Czyli pani minister Emilewicz mówi, że recesji nie będzie. Pani redaktor, dzisiaj na podstawie danych, które mamy dziś, a mówię fact-based economy, na podstawie danych, które mamy dzisiaj, nie możemy mówić o tym, że będzie kryzys czy recesja, choć zobaczymy, jak będzie rozwijać się sytuacja. Jeżeli uda nam się powstrzymać rozwój pandemii, tak jak to już widzimy, ma miejsce w Chinach czy w Korei, co jest oczywiście bardzo trudne w wydaniu europejskim, bo tam zarządzanie zachowaniami ludzkimi jest znacznie prostsze. No w Chinach jest po prostu autorytarny reżim, po prostu. I inwigilacja ludzi jest już posunięta do takich rozmiarów, że trudno to sobie nawet wyobrazić. Nie wyobrażamy sobie powrotu do dekretów z 81 roku. Nie wyobrażamy sobie stanu wojennego, absolutnie. Natomiast jeśli wspomniała pani o Korei Południowej, to tam przede wszystkim postawiono na profilaktykę i właściwie testy wykonać może każdy, bo tam niektórych miastach nawet postawiono takie jakby budki, gdzie można sobie wejść i taki test przeprowadzić. Tak, on jest po prostu reglamentowany dla tych osób, które mają już objawy. Czy to jest słuszny kierunek? Czy czegoś jednak nie zaniedbaliśmy? Pani redaktor, jak mówią lekarze i eksperci, testy nie są najbardziej wiarygodnym momentem z weryfikacji tego, czy mamy wirusa, czy nie. One nie są doskonałym instrumentem. Tylko pełne badania w warunkach laboratoryjnych tak naprawdę mówią, są nam w stanie powiedzieć, czy jesteśmy nosicielami koronawirusa, czy nie. Także tutaj ta profilaktyka powinna dotyczyć naprawdę przede wszystkim zachowań. Ta izolacja, o której mówi minister Szumowski, jako najlepszy środek przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa, jest dzisiaj najlepszym elementem profilaktyki właśnie. Także tutaj dlatego mówimy o tym obszarze. Ale jeśli mówimy o gospodarce, bo to bardzo ważne, my, tak jak mówię, śledzimy, obserwujemy, co się dzieje. Ja jestem w kontakcie naprawdę codziennie ze wszystkimi związkami branżowymi, organizacjami pracodawców i zbieram informacje. I to, co też ważne, abyśmy powiedzieli sobie, po pierwszych dwóch miesiącach, styczeń i luty, Ministerstwo Finansów danymi, które się posługuje, mamy wpływy do budżetu wyższe niż w ubiegłym roku. To prawda, że styczeń i luty to dopiero był początek i wiemy o tym, że tutaj z tygodnia na tydzień zmienia się sytuacja, ale to także jest ważna informacja dla nas wszystkich, więc te pierwsze dwa miesiące mieliśmy korzystne. Wiemy, że w tych najbliższych 3-4 miesiącach najtrudniejsza sytuacja będzie branża turystyczna i wszystko, co się z nią wiąże, branża transportowa. Gastronomia, to są te obszary pierwsze uderzenia, które już dzisiaj do nas sygnalizują. No odczuwają już skutki Bo jeżeli mamy skasowane wycieczki, jeżeli spodziewamy się spadku turystów z kierunków azjatyckich czy włoskich, jeżeli mamy skasowane imprezy, konferencje duże, to są te branże, które w pierwszej kolejności ucierpią. Zwłaszcza w tych branżach małe i średnie firmy. Jeśli w branży transportowej mamy około 60% firm, które zatrudniają do 20
pracowników, no to dla nich to są najbardziej dotkliwe momenty. I dla nich, i z nimi, słuchając ich postulatów, dla nich przygotowaliśmy ten pakiet, który zostanie zamknięty w formie ustawy, którą chcemy zaprezentować w pierwszych dniach przyszłego tygodnia. I zaraz o tym porozmawiamy, ale jeszcze chciałabym zapytać, a propos tych testów, dlaczego nie wzięliśmy udziału we wspólnym europejskim zamówieniu właśnie na testy, na maski? No więc jak mówił minister Cieszyński, po pierwsze nie odmówiliśmy udziału w tym zamówieniu, a po drugie pierwszy raz... Opozycja bije na alarm, że tak się właśnie stało. Ale to właśnie dlatego zapytałam, jadąc tutaj do państwa, pan minister Cieszyński powiedział, że oczywiście wzięliśmy udział w tym zamówieniu. Pierwszy raz w tym zamówieniu nie wzięliśmy na wniosek ówczesnego ministra zdrowia, ministra Arłukowicza, który w czasie, kiedy był ministrem zdrowia, wtedy, kiedy powstały ramy do takich wspólnych zamówień, powiedział, że Polska w tych zamówieniach brać udziału nie będzie. Więc to też stańmy fact-based, ale prawda? Ale w ramach tych zamówień właśnie to wchodziło również w grę zakup odzieży ochronnej, czy też takich testów. No wtedy jeszcze nie było wiadomo, że jest koronawirus, no, kiedy ministrem zdrowia był minister Arłukowicz. Ale wtedy powstawały w ogóle reguły w Europie do takich wspólnych zamówień. Ale to też bardzo ciekawe, bo to warto zobaczyć, co wtedy mielibyśmy zakupić wtedy w ramach tych wspólnych zamówień, wtedy, kiedy ministrem był minister Arłukowicz. Nie, wtedy chodziło o przystąpienie i gotowość po to, żeby to zamówienie publiczne na całą Europę można było określić wolumen, które państwa są, przystępują, a które nie. I dzisiaj my do takich, jak mówię, sprawdzałam to w Ministerstwie Zdrowia, my nie odmówiliśmy udziału w takich zamówieniach, dlatego to jest absolutnie nieprawdziwa informacja. To kiedy do tego przystąpiliśmy w takim razie? Chciałabym powiedzieć o jednej tylko rzeczy. Dzisiaj w Europie sytuacja, jeżeli chodzi o produkcję masek, produkcję odzieży ochronnej, jest taka, że jesteśmy naprawdę w czasie przewartościowania łańcucha wartości. Jeżeli mówimy o takim antyglobalistycznym ruchu, to ja mam wrażenie i takie głębokie poczucie, że on rozpoczął się właśnie wraz z koronawirusem. To, że po koronawirusie łańcuchy wartości gospodarcze będą wyglądać inaczej, ja jestem o tym głęboko przekonana, bo już dzisiaj dyskutujemy o tym i w Unii Europejskiej, jeśli czytamy o inicjatywie włoskiej, austriackiej, czy też pierwszej wniesionej przez pana premiera Morawieckiego, że substancje czynne muszą na powrót być produkowane w Europie. To jest taki moment, który zobaczą państwo, że będziemy to już dzisiaj tylko w państwach pracujemy. To nie nastąpi z dnia na dzień. Więc jak mówimy o odzieży ochronnej i o maseczkach, to tych produktów praktycznie nie produkuje się w Europie. One wszystkie były sprowadzane z Chin i z Indii. My dzisiaj odbudowujemy, ja muszę powiedzieć, że no w pewnym stopniu jakoś uczestniczymy w odbudowie takiego łańcucha, my jako Ministerstwo Rozwoju, łańcucha wartości. Mam nadzieję, że już w przyszłym tygodniu, bo pierwsze próbne maseczki zeszły z linii produkcyjnej w jednym z zakładów, te higieniczne i chirurgiczne, i że będziemy jednym z pierwszych państw w Europie, w których te towary na powrót będą produkowane. Także my dzisiaj na podstawie ustawy o koronawirusie, specustawy, jesteśmy w stanie kontrolować obieg, i ci importerzy, które te zasoby mają, te zasoby pracują dzisiaj i są na rynku polskim. Agencja Rezerw Materiałowych ma wystarczającą liczbę do zapewnienia dla szpitali, choć też warto powiedzieć, bo wczoraj o tym rozmawialiśmy, że szpitale w momencie, kiedy rozpoczął się wirus, złożyły zamówienia ponad nadmiarowe, to znaczy takich szpitale powiatowe złożyły zamówienia no zdecydowanie nieadekwatne do potrzeb. One są zabezpieczone, jeżeli chodzi o środki. Ale są też takie relacje, które czytamy w prasie, na przykład dyrektor szpitala w Bolesławcu, który jest jednym z trzech szpitali zakaźnych na Dolnym Śląsku, no powiedział wprost na łamach pracy. To jest katastrofa, brakuje nam wszystkiego. Masek, okularów, przyłbic, środków do dezynfekcji. Jak sobie radzimy? Z godziny na godzinę obdzwaniamy hurtownie, cytuję. Jak tylko coś się pojawi, natychmiast znika. No, ale to my taki to komunikat też brzmi po prostu no tak alarmująco, no włos się jeżdża na głowie. Myśmy rozmawiali z dyrektorami szpitali, to znaczy nie ja, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Ministerstwo Zdrowia, i te wszystkie niezbędne w szpitalach zakaźnych maseczki, odzież ochronna oraz preparaty odkażające dla tych szpitali i dla tych oddziałów są zabezpieczone w Agencji Rezerw Materiałowych. Naprawdę tutaj też nie warto siać paniki. Dlaczego dlatego taki to, że jest sytuacja w Europie, nie dysponuje zakaźny, to, że jest środkami. Sytuacja w Europie w ogóle trudna. Ja rozmawiam i słyszę i zbieram informacje z Wielkiej Brytanii, z Francji. To rozporządzenie, które wczoraj wydał minister gospodarki Le Maire, który chce ustanowić ceny umowne na środki odkażające. To samo się dzieje, jeżeli chodzi o limit sprzedaży środków dezynfekujących w Wielkiej Brytanii. To jest nasz dzisiaj powszechny problem. Oczywiście w sytuacji, w której się znaleźliśmy, mówię my,
wszyscy w Europie, to jest sytuacja ponadstandardowa, której zarządzanie, no, z gatunku zarządzania kryzysowego, ono jest bardzo trudne, więc to limitowanie i też zarządzanie zachowaniami społecznymi, bo tak jak mówię, no, nie te nadmiarowe zakupy, o których mówiliśmy na początku programu, także jeżeli chodzi o środki czystości, no, sprawia, że no, w tej chwili jest to niewątpliwie trudniejsze, ale my naprawdę jesteśmy zabezpieczeni. Tylko dlaczego w Belgii wykonuje się 500 testów na koronawirusa dziennie, a u nas tak od początku wykonano ponad 2000? No w Belgii wykonuje się 500 testów, a nie wprowadza się innych metod, które sprawiłyby, że tych zachorowań byłoby znacznie mniej. Zobaczmy, ile przypadków jest dzisiaj w Belgii i jaki jest przyrost. Ale nie można połączyć się jednego z drugim? Jeszcze raz powtarzam, zrobienie testu nie jest jedyną ścieżką, nie mówi nam o tym, czy jesteśmy nosicielami koronawirusa, czy nie. Powołuje się też na przykład Korei Południowej, która jednak sobie nieźle radzi z tą walką z koronawirusem i oni właśnie bardzo mocno inwestowali w profilaktykę. Na to też mocno postawili i mają skutki tylko tego pani redaktor, pozytywne. Pani redaktor, jeszcze raz powtarzam, że zrobienie testów nie jest jedyną metodą profilaktyczną. Nie chciałabym połączyć się tylko i wyłącznie, żebyśmy się koncentrowali w tej chwili na robieniu testów. Ale ludzi to bardzo interesuje i niepokoi. Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego w innych krajach wykonuje się jednak bardzo dużo takich badań, a u nas no nie wiadomo no, dlaczego. Porównujemy z innymi państwami europejskimi, porównujemy z Niemcami, porównujemy z Francją, w tej chwili porównujemy z Hiszpanią. Tam nie wykonuje się wcale więcej testów per populacja, niż my to robimy w Polsce. Naprawdę, no to my wydaje mi się, że w tej chwili naprawdę kontrolujemy i strumienie osób. Jesteśmy w stanie kontrolować, kto do nas wjeżdża. Jesteśmy w stanie także przeciwdziałać. Mieliśmy wczoraj sytuację taką, że jedna z obywatelek Polski, mieszkająca od wielu lat w Holandii, która jest nosicielem wirusa, podjęła decyzję, że chce przyjechać do Polski, przylecieć do Polski, była w stanie kupić bilet. Nasze służby skontaktowały się ze służbami holenderskimi, no aby nie wytwarzać zagrożenia, aby ta osoba nie znalazła się na pokładzie samolotu, więc naprawdę co, państwo... zatrzymana? Naprawdę znaczy, państwo... Wstrzymano ją w tym zamiarze i nie przyleciała do Polski? Tak, no to oczywiście no, w tej sytuacji wiemy, to byłoby zachowanie, no są przepisy związane także z bezpieczeństwem pasażerów linii lotniczych, także i to się udało dzięki aktywności polskich służb. A czy w ramach Unii Europejskiej nie są podejmowane takie, czy nie rozważane są takie decyzje, żeby jednak wstrzymać transport lotniczy między państwami? I to jest bardzo ciekawe pytanie, które pani redaktor postawiła, bo to jest pytanie o to, jak działa Komisja Europejska, jak działa Wspólnota Europejska. Dzisiaj zdecydowanie widzimy, że inicjatywa jest po stronie państw narodowych i to szefowie rządów, prezydenci państw podejmują aktywności. Komisja Europejska, powiedziałabym, stoi pół kroku czy dwa kroki w tyle. Takie działania i spotkanie, rozmowa szefów rządów, która odbyła się dwa dni temu, była też w dużej mierze z inicjatywy pana premiera Morawieckiego. No i co podniósł tutaj... na przykład takie pytanie, czy nie można by tego zastosować? Ja pytam chociażby w kontekście tego, co wydarzyło się w Ameryce. Donald Trump postanowił, że loty z Europy będą wstrzymane. Przynajmniej na jakiś czas. No więc dzisiaj takich decyzji jeszcze nie ma, natomiast na pewno są decyzje dotyczące finansowania i nowych instrumentów finansowych, które pozwolą chociażby wesprzeć małych, średnich przedsiębiorców, aby czas kryzysu wirusowego byli w stanie przetrwać, abyśmy znaleźli dodatkowe środki na wsparcie dla szpitali, bo przecież wiemy, mieliśmy dane ostatnio ze szpitali, o czym powiedziała pani kanclerz Merkel dwa dni temu, jeśli około 60-70% populacji Niemiec będzie jej zdaniem, jak powiedziała, dotknięta koronawirusem. Ale mówiła chyba o kraju, w którym mieszka. Mówiła o populacji Niemiec, o Niemczech. Bo nasz premier był dość bardziej wstrzemięźliwy. Stwierdził, że no nie jakoś nie uważa się za takie specjalistę, żeby powiedzieć, wyjść i powiedzieć ile, do jakiej skali może dojść, jeśli chodzi o liczbę zakażeń. Tak jak powiedzieliśmy, w Niemczech ten wirus rozprzestrzenił się już znacznie bardziej niż w Polsce. My jeszcze jesteśmy w stanie, myślę, jesteśmy w takim momencie, kiedy w miarę kontrolujemy stopień rozprzestrzeniania się wirusa. Więc jeśli mamy taką deklarację, więc wyobraźmy sobie, że 10% populacji Niemców miałoby trafić na obserwację czy do szpitala, to dzisiaj Niemcy nie mają tylu łóżek w szpitalach, więc my też te dodatkowe środki, ale nie mają tego, nie ma tego żadne państwo członkowskie, więc te dodatkowe środki na opiekę zdrowotną będą dzisiaj na pewno potrzebne i rozmawiamy. Natomiast Komisja Europejska wydaje się, że jest pół kroku w tyle, jeżeli chodzi o podejmowanie działań.
To co porozmawiamy to właśnie o tej ustawie osłonowej, którą mam pani zaprezentować w najbliższym tygodniu. Rozumiem, że po weekendzie. My nad nią pracujemy od piątku ubiegłego tygodnia. To zdąży się ją nam napisać w takim tempie? Na pewno w te najważniejsze rzeczy, o których już powiedzieliśmy, na pewno się tam znajdą. A będą to rzeczy, które będą związane w trzy filary. Po pierwsze te związane z pomocą w spłatach, odroczeniach, spłatach niezbędnych należności. Po drugie poprawa PIT, CIT, VAT i ZUS. Po drugie poprawa płynności i o tym za chwilę. I po trzecie utrzymanie pracowników na rynku pracy, czyli PIT, CIT, VAT i ZUS. Możliwość odraczania, rozkładania w czasie, nawet na czas nieokreślony. To znaczy, że na kilka lat nawet? W tej ustawie, którą zaproponujemy jej obowiązywanie do końca tego roku ze skutkami możliwymi obowiązującymi przez następne kolejne 2 lata. Tak sobie wyobrażamy. A od czego by to zależało? Zobaczymy, jak będzie wyglądała sytuacja i opanowanie koronawirusa, bo dzisiaj mówimy scenariusze, które analizujemy skutki wirusa na 2 kwartały, 3 bądź 4 kwartały. Więc to będziemy reagować elastycznie w zależności od tego, co się, jak będzie wyglądała sytuacja związana z rozprzestrzenianiem się wirusa. Czyli póki co odroczenie tych wypłacania podatków typu właśnie PIT, CIT, VAT to było odroczenie... Oraz składek na ubezpieczenia społeczne do końca bez opłaty, roku, tak? Obowiązywanie ustawy do końca roku z możliwością spłaty także odroczonej na kolejne 2 lata. No bo jeśli sytuacja będzie, nie wiem, w branży turystycznej mała firma, dla której dajmy na to sezon turystyczny letni w tym roku po prostu będzie sezonem martwym, no to oni będą tymi firmami wychodzącymi z trudności jeszcze w kolejnych latach. Więc to jest pierwszy element i bezkosztowo, tak, czyli bez żadnych opłat prolongacyjnych, bezprocentowo. To pierwsza rzecz. Płynność finansowa. Rozszerzenie schematu pomocy de minimis. To jest ta pomoc, to są te kredyty i gwarancje, które są dzisiaj najchętniej i najczęściej, z których korzystają małe i średnie firmy. To jest na bardzo uproszczonych warunkach. Dzisiaj do 200 tysięcy euro i wartość takich gwarancji bądź kredytu do 60% całości udzielanej pomocy. Zwiększamy ją i ja już jestem w kontakcie po rozmowie z panią komisarz Vestager na temat, bo to jest pomoc publiczna, więc to będzie nowy schemat, który będzie Komisja Europejska musi to zaakceptować. Komisja tak, ale pani komisarz zapewniła, że zrobi to w ciągu, znaczy ja już punkty, nie ustawę, ale punkty, jak chcemy, żeby to wyglądało, wysłałam wczoraj do komisji, w ciągu tygodnia będziemy mieć akceptację, czyli zwiększamy ten limit z 200 tysięcy euro do 500 tysięcy i do 80% wartości. No i wreszcie a gdzie ten kredyt można byłoby uzyskać? W Banku Gospodarstwa Krajowego? Bank Gospodarstwa jest gwarantem dla wszystkich banków. Dzisiaj ten pomoc dystrybuują wszystkie banki komercyjne i to jest urok tego jest taki rozwiązania. Bogaty, że jest w stanie być takim zabezpieczeniem dla wszystkich jest innych? Jest w stanie i będziemy także, ja mam nadzieję, bo też rozmawiałam już z panią prezes Czerwińską, Europejski Bank Inwestycyjny, Europejski Bank Centralny oraz Komisja Europejska przygotowuje już w tej chwili i w przyszłym tygodniu takie instrumenty mają być gotowe. Będziemy zwracać się o zwiększenie środków w ramach tego mechanizmu z instrumentów właśnie z tych instytucji. Także jesteśmy na to przygotowani. I trzecia także rzecz? Ta pomoc się znajdzie i wreszcie utrzymanie pracowników na rynku pracy. Przypomnijmy, że mamy Fundusz Świadczeń Gwarantowanych i Fundusz Pracy. W nim... To dobrze, że pani powiedziała, bo właśnie jest wydrenowany absolutnie. Tam jest tylko 700 milionów złotych. Jeszcze 2 lata temu były 4 miliardy. Nie, to są wydrenowane na takie bieżące nie wiem, potrzeby. Pani redaktor ma taką wiedzę. Wczoraj rano z panią minister Maląg rozmawiałyśmy. Że poszły na przykład na rezydentów lekarzy, na zasiłki przedemerytalne. W tym funduszu jest ponad, nie pamiętam w tej chwili dokładnej kwoty, ale jest ponad 1 miliard złotych w samym Funduszu Świadczeń Gwarantowanych. A jeszcze 2 lata temu były 4 miliardy. I jeszcze ponad 500 milionów Funduszu Pracy. Jeżeli będzie taka potrzeba, będziemy go zasilać większymi środkami. Ale skąd? Z tego funduszu, najpierw powiedzmy o mechanizmie, bo on jest istotny. Z tego funduszu będą mogły skorzystać przedsiębiorstwa znajdujące się w trudnościach. Te trudności zdefiniujemy jako spadek o 15% obrotów w minionym
minionych 3 miesiącach, czyli realnie od 1 stycznia tego roku, nie chcielibyśmy mieć pasażerów na gapę, czyli firm, które od 2-3 lat mają kłopoty i teraz, korzystając z koronawirusa, chciałyby skorzystać. Wówczas pracodawca będzie mógł korzystać i wypłacać i wynagrodzenia pracownikom, którzy na przykład będą w tej chwili niewykorzystywani, bo firma nie ma zleceń, transport się nie odbywa, hotel nie działa. Świadczenia będą wypłacane z tych funduszy. Ale tym, którzy mają etat, rozumiem. Tym, którzy mają etat. A tak, ci na śmieciówkach, to już w ogóle, no. No ci, którzy, znaczy śmieciówek, no tak jak mówię, nie mamy. Mam nadzieję, tych takich umów dzisiaj nie ma, dlatego że są ci, którzy po prostu mają jednoosobowe działalności gospodarcze, ale dla tych, tak jak powiedziałam, są dostępne te rzeczy, o których... Osób. Dla tych są 2 miliony osób mamy w CIDG, w Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej. To mamy inne dane. Ja się opieram na dane GUS-u i tam było, że mamy ponad 1 milion takich osób właśnie, które mają jednoosobową działalność gospodarczą, a kolejny 1 milion to są właśnie na przykład tacy, którzy rozwożą pizzę, na przykład nie mają pracują na umowach śmieciowych. Ale dla tych osób, tak jak powiedzieliśmy, mamy rozwiązania te poprzednie, o których powiedzieliśmy, czyli i odroczenia w zakresie składek na ubezpieczenia, no i ewentualne szybkie pożyczki obrotowe na czas trudniejszy. Dla pracowników, stąd Fundusz Świadczeń Gwarantowanych będzie w stanie utrzymać pracowników na rynku pracy. Będziemy reagować elastycznie. Jeżeli sytuacja będzie trwała dłużej, jeżeli będziemy potrzebować dodatkowych instrumentów, to po to jesteśmy, myślę, w tej chwili i w kontakcie z Komisją Europejską i z instytucjami europejskimi finansowymi. Takie środki dodatkowe będą uruchamiane, a my będziemy gotowi do ich absorpcji. Tylko skąd te pieniądze weźmiemy? W tej chwili, tak jak powiedzieliśmy, że budżetu bez deficytu już nie będzie. W instrumencie de minimis Bank Gospodarstwa Krajowego ma ponad 10 miliardów złotych, więc naprawdę na ten czas, którym dzisiaj jesteśmy przygotowani do dystrybucji takich środków na tych łatwiejszych warunkach. A ta ustawa osłonowa kiedy miałaby wejść w życie? Weszła w życie od 1 kwietnia, ponieważ w tej ustawie chcemy znieść także różne dodatkowe elementy, które miały obowiązywać od 1 kwietnia, na przykład JPK VAT, który zostanie przesunięty na 1 lipca. I tak jak powiedzieliśmy wczoraj, to zapowiedź ministra zdrowia, przesunięcie w czasie wejście sugar taxu, czyli opłaty cukrowej na koniec tego roku. To rozumiem, że trzeba było w takim razie zwołać znowu nadzwyczajne posiedzenie Sejmu. 25 marca jest przewidziane posiedzenie Sejmu i apelujemy tutaj też do opozycji o współpracę. Jesteśmy gotowi także na propozycje opozycji. Będziemy chcieli, aby wtedy w Sejmie ta ustawa była przegłosowana, aby jej rozwiązania weszły w życie od 1 kwietnia. Pytanie od słuchaczy Jacek pyta, czy koronawirus jest szansą dla polskiej gospodarki? To były pani słowa. Politycy, zapytana wówczas przez dziennikarza TVN-u, jakie będą konsekwencje dla polskiej gospodarki, rozmawialiśmy o tym 3 tygodnie temu i wtedy także na podstawie wszystkich naszych danych mówiliśmy to, co też mówimy dzisiaj. Nie wiemy o tym, jakie będą ostatecznie konsekwencje dla gospodarki. Politycy muszą myśleć o tym, co jest dzisiaj. Dzisiaj myślimy i zapewniamy bezpieczeństwo wszystkim obywatelom, ale musimy także myśleć o tym, co będzie jutro. Tak jak powiedziałam, globalne łańcuchy wartości dzisiaj się zmieniają. Dzisiaj duzi producenci motoryzacyjni szukają poddostawców na rynku lokalnym. Polska jest jednym z ostatnich państw, które jest producentem jeszcze substancji czynnych, które ma przemysł farmaceutyczny wśród krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Jesteśmy bodaj ostatnim państwem, które ma przemysł tekstylny w całości już w ostatnich latach wyoutsourcowany do krajów azjatyckich. Jestem przekonana, że w czasie po koronawirusie w wielu obszarach wielu przedsiębiorców, jeśli odpowiednio, i my dzisiaj szukamy takich elementów, że nastąpi rewizja tego modelu gospodarki, tak? Nastąpi rewizja i gdzie polscy przedsiębiorcy staną się poddostawcami tych lokalnych, dużych producentów, którzy dzisiaj już takich poddostawców szukają. Myślimy o tym i to jest naszym obowiązkiem i dlatego szukamy, bo to się dzisiaj dzieje. Dzisiaj szukamy i patrzymy, analizujemy, co będzie, jakie elementy będą konieczne do produkcji. Czyli dzisiaj wiemy, że zostaną osłabione i gospodarka. No, dzisiaj, już dzisiaj są. No tak, ale producenci 20%, jeśli pamiętam, globalnego PKB.
tak? Tak, no. Ale dlatego dzisiaj będziemy z całą pewnością to poszukiwanie poddostawców w branży AGD, która mówi, że wszystkie części stalowe już odszukała poddostawców na rynku polskim, a jesteśmy jednymi z największymi producentów AGD w Europie, biorąc pod uwagę siedziby firm i polskich, i tych globalnych koncernów. Więc te łańcuchy się zmienią. Z całą pewnością pojawią się nowe ogniska produkcji w Europie, bo taka będzie potrzeba. Będziemy chcieli mieć, dzisiaj zrozumieliśmy po raz kolejny, że bezpieczeństwo to nie jest tylko ropa i gaz, to nie jest tylko wojsko, ale to są także leki, to są produkty spożywcze i będziemy chcieli, aby one były produkowane blisko nas, bo to jest naszą gwarancją bezpieczeństwa. Czy będą kary za podpisanie sprawozdania z opóźnieniem? Elementy w tym pakiecie, o którym wspomniałam, także będą elementy związane z terminami administracyjnymi, ponieważ zdajemy sobie sprawę, że dzisiaj na przykład księgowi być może nie będą w stanie przygotować się z rozliczeniem w czasie, ponieważ dajmy na to część księgowych nie będzie w pracy. Także i tutaj te kary administracyjne zostaną przesunięte. Także w przypadku, o czym mówiłam, dla przedsiębiorców, którzy realizują zlecenia na mocy ustawy Prawo zamówień publicznych, wówczas także będziemy zdejmować kary administracyjne. A czy możliwe jest na przykład przesunięcie rozliczenia podatkowego dla fizycznych osób? Żeby na przykład to nie był koniec kwietnia, tylko na przykład koniec maja? Taki postulat do nas też trafił. Analizujemy go z Krajową Administracją Skarbową. Jeśli będzie to, znaczy my będziemy, ja będę postulować, aby takie przesunięcie było możliwe. O miesiąc? Na przykład? Na razie o miesiąc, ale to proszę nam pozwolić przedstawić propozycję na początku przyszłego tygodnia. Czyli jest to prawdopodobne, jest to możliwe. Jest to. Chcemy te przesunięcia, czyli jak największe, czyli udzielenie, jak to często bywa nazywane, pewnego kredytu fiskalnego. Chcemy taki kredyt fiskalny bezkosztowo móc udzielać w ciągu tych najbliższych 3 miesięcy. No bo trzeba się będzie rozliczyć, tylko rozumiem, że via internet, tak? Do tego będziemy zachęcać. Na szczęście w ubiegłym roku ten system EPIT zadziałał bardzo dobrze. Mam nadzieję, że większość obywateli z tej drogi skorzysta, ale Były takie nieścisłości, że można trzeba byłoby to weryfikować, bo nie zawsze Urząd Skarbowy wiąże się dobrze ze swojego zadania i nie zawsze może rozliczyć nas tak, jak powinien. No. Rozmawiamy na pewno o wszystkich terminach administracyjnych, o możliwości ich kontrolowanego, ale jednak przesunięcia, więc także i w tym przypadku będziemy rozmawiać. A czy są szacunki, ile zakażonych może być wtedy, kiedy będzie ten maksymalny, kiedy taka fala uderzeniowa, jeśli chodzi o koronawirusa w Polsce? Nie, no nie ma takich szacunków, dlatego że one są, tak jak widzimy, nawet pomiędzy państwami członkowskimi są trudne do przewidzenia i te estymacje, które są robione, trudno pokazać, ale to, tak jak powiedział dziś rano pan minister Szumowski, w najbliższych dniach, tygodniach możemy się spodziewać no pewnie setek osób zakażonych. Jakie kompetencje przesądziły o powołaniu Olgi Semeniuk do pani ministerstwa? Ministrowie, którzy biorą odpowiedzialność za poszczególne części administracji publicznej, muszą się przede wszystkim legitymować dobrymi, sprawnymi zdolnościami zarządczymi, organizacyjnymi. Olga Semeniuk, no powiedzmy, jest, i jak się prześledzi jej karierę, to bardzo blisko zawsze była kogo? Michała Dworczyka? No, pewnie wielu osób, jest to polityk młodego pokolenia Prawa i Sprawiedliwości. Bardzo ambitny, bardzo zdolny. A teraz mówimy o Dworczyku czy o Semeniuk? Mówię o pani Oldze Semeniuk. Pani minister bardzo aktywnie powierzono obowiązki, które jej zostały w ministerstwie. To jest ta część tego małego, średniego biznesu, także w tej chwili, która pani minister jest w bezpośrednim z nimi kontakcie, czyli rzemieślnicy i rzemiosło. Od wielu lat odłożeni na półkę w czasie gospodarki 4.0. Rzemieślnicy to jest taki obszar, to jest kilkaset tysięcy osób w Polsce, którzy wymagają, pracujący na osobnej ustawie o rzemiośle, kwalifikacje zawodowe, to rzemiosło w nowych czasach. To jest taki obszar, który nie był zagospodarowany. Pani minister bardzo aktywnie zajęła się z i porządkowaniem ustawy, i porządkowaniem ich kompetencji, nabywania ich kompetencji zawodowych. Myślę, że dzisiaj no, sygnały, które odbieramy od rzemieślników, że po raz pierwszy od 20 lat poczuli się potraktowani w sposób partnerski. Także to są jej kompetencje, które naprawdę sprawdzają się w ministerstwie. Ja jestem bardzo zadowolona ze współpracy z panią minister. Myślę, że będą... A to był pani pomysł, państwo... powołać Olgę Semeniuk do ministerstwa? Czy ktoś panią Olgę Semeniuk
polecił? W Ministerstwie Rozwoju, które zostało powołane z nowymi kompetencjami, budownictwem, planowaniem przestrzennym i turystyką. Ja byłam ministrem w poprzedniej kadencji, który, no już pod koniec pracowaliśmy we dwójkę i to był taki czas, że kiedy mówiłam panu premierowi, że ja rozumiem, że my mamy bardzo duże wymagania, ale naprawdę było nas, biorąc pod uwagę zakres obowiązków, było nas zdecydowanie za mało. Przy tak dużych kompetencjach, jakie mamy dzisiaj, myśmy potrzebowali i myślę, że każda z osób, która jest w kierownictwie ministerstwa, jest kompetentna i odpowiadając za te poszczególne piony, ja naprawdę jestem bardzo zadowolona z całego kierownictwa. Potrzebowałam takiego wsparcia, szukałam go wśród polityków, szukałam go, nie ukrywam, wśród polityków młodego pokolenia, wśród naszych partii koalicyjnej. I panią minister Olgę ja poznałam w czasie, kiedy ona pracowała jeszcze w kancelarii prezesa Rady Ministrów w poprzedniej kadencji i to był mój projekt i mój pomysł. Został zaakceptowany przez pana premiera i bardzo się cieszę z tej współpracy. To ostatnie pytanie od Piotra. Baryłka ropy w 2013 roku kosztowała około $130. Dzisiaj około 35. A ceny paliw wyższe niż kiedyś. W Niemczech jest taniej. Jak to możliwe, że u nas nie jest? No, sprawdzałam wczoraj na stacji benzynowej i te ceny systematycznie spadają. Ta cena na stacji benzynowej w Polsce jest niższa, a też pamiętajmy, że ceny w Polsce w ciągu ostatnich 2 lat, kiedy w Europie Zachodniej rosły bardzo szybko, w Polsce były jednymi z najniższych, więc my ta cena jest adekwatna do tego, do sytuacji. Też bierzmy pod uwagę, że cena za baryłkę ropy jest dzisiaj taka. Ja wiem, że zakupy dotyczą tej ropy po tej cenie, którą dzisiaj mamy, się odbywają, więc to też pamiętajmy, że w zapasach w magazynach paliwowych paliwo, które się znajdowało, jest kupowane za wyższe, więc to nie jest tak, że cena drastycznie spadła w Niemczech w ciągu ostatnich dni. Sytuacja związana z ceną za baryłkę, to też pamiętajmy, możemy się, niektórzy się cieszą, pamiętajmy, że to jest efekt, no dzisiaj mamy w państwach OPEC, no bardzo napiętą sytuację związaną z oczekiwaniami Rosji wobec ceny i państwami arabskimi, więc ta cena jest niższa, zakupy są wykonywane. To oznacza, że w ciągu najbliższych miesięcy cena paliwa w Polsce także zapewne spadnie, ale przypominajmy, że cena paliwa w Polsce jest zdecydowanie niższa niż w innych państwach członkowskich. Dziękuję. Dziękuję Jadwiga państwu Emilewicz, bardzo. Minister rozwoju. Zachęcam do spokoju i do troski o starszych i o takich zachowaniach, które naprawdę nie ma powodu do paniki. Dziękuję. Dziękuję. Do zobaczenia.